Nastolatka z kamieniem w ręku. Straty na 20 tysięcy. Złotych 16-latka porysowała auta kamieniami. Tarasowały jej drogę. 16-latka, która porysowała kamieniami kilkanaście samochodów, została zatrzymana przez policjantów na terenie powiatu myślenickiego. Jak tłumaczyła, pojazdy tarasowały jej przejście. Poczynione przez nią szkody wyceniono na ponad 20 tysięcy. Złotych. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował we wtorek, że nastolatka została ujęta na gorącym uczynku przez właściciela jednego z uszkodzonych pojazdów. Siedząc w swoim samochodzie, zobaczył on nadchodzącą młodą dziewczynę, a następnie usłyszał dźwięk obcierania karoserii. Gdy wyszedł, spostrzegł, że wzdłuż boku samochodu jest długa rysa na lakierze, obejmująca dwoje drzwi. Wówczas zwrócił uwagę na będącą już w oddali nastolatkę. Ta na jego oczach podniosła z ziemi kamień i zarysowała kolejny samochód, relacjonował gleń. Ujęta, gdy zawróciła po upuszczony telefon według niego kierowca ujął uciekającą 16 latkę, gdy zawróciła po upuszczony telefon. Następnie poinformował o zajściu policję, która zatrzymała dziewczynę. Myśleniccy policjanci ustalili, że 16 lat karysowaniem karoserii i pojazdów zajmowała się już wcześniej. Łącznie przyznała się do uszkodzenia w ten sposób 14 samochodów osobowych, które, jak wyjaśniła, tarasowały jej przejście. Straty oszacowano na ponad 21 tysięcy złotych. Nielednią, która dopuściła się uszkodzenia mienia, zajmie się sąd rodzinny, a opiekunowie pokryją straty, zapowiedział rzecznik.